Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie naszego gościa, Zuzannę. Dzisiaj będziemy chcieli kontynuować rozmowę z poprzedniej audycji. Witam. Witam serdecznie. Rozmawiamy o różnych krajach, w których chrześcijanie są prześladowani i w ten oto sposób dotarliśmy do niewielkiego państwa, Burkina Faso, państwo w Afryce Zachodniej, kraj bez dostępu do morza, dawniej ponoć zwane Górna Volta. Powiedz nam może jeszcze coś o tym kraju, zanim przejdziemy oczywiście do już samych mieszkańców, a szczególnie chrześcijan. Burkina Faso leży w Afryce Zachodniej i nie ma dostępu do morza. Z takich może ciekawostek albo informacji, które przydają się, żeby też mieć takie większe rozeznanie o tym kraju, jest to kraj, w którym w większości leży na terenach półpustyni. Także cała od środkowej części po północnej granicy Burkiny Faso, tereny to półpustynia i pustynia, więc to są bardzo trudne warunki do życia, bardzo niewielki dostęp do wody pitnej, czy też do wody dla zwierząt. Właściwie ta cała północna część kraju odżywa tylko w momencie, kiedy mamy porę deszczową, jest to taka obfita pora deszczowa, to wtedy można tam coś uprawiać, a w pozostałe właściwie większość roku, około 10 miesięcy, to mamy porę suchą, brak opadów, początkowe miesiące są jeszcze takie, powiedziała, obfite w tą wodę, która została po opadach, wykorzystuje się każde bajorko, każde zagłębienie terenu, gdzie zebrała się woda. A jeśli chodzi o południe kraju, to ono jest takie bardziej zielone, tam już przeważa klimat, który jest bardziej łagodny, pozwala na takie lepsze funkcjonowanie, uprawy ziemi i tereny bardziej zielone. Myślę, że warto też powiedzieć, że jedynym albo takim najcenniejszym bogactwem Burkiny Faso, o którym się mówi w takich kategoriach zdobycia środków finansowych na funkcjonowanie kraju, jest wydobycie złota. I Burkińczycy tego złota mają stosunkowo dużo, liczą się na tym rynku światowym, złoto jest wydobywane. Oprócz tego uprawa bawełny to też jest coś, co przyczynia się do tego, że budżet tego państwa w jakiś sposób funkcjonuje. Także te warunki klimatyczne nie są zbyt sprzyjające, tak? Dlatego że ta północna część kraju jest bardzo pustynna, ale to południe zdecydowanie tutaj troszkę nadrabia. Także w takich warunkach mieszkają Burkińczycy, to są te ich warunki, jak bym powiedziała, takie lokalne. Jeśli chodzi o ludność, to mamy tutaj różne plemiona, które tam zamieszkują, Kurumbowie, Ludmosi, także mamy też mieszankę różnych plemion, które jakoś razem mieszkają i żyją w tym kraju. Wspominaliśmy w poprzedniej audycji, ale może warto dodać, że po zamachu stanu, który tam miał miejsce w 2022 roku, rozpoczęła się współpraca tego kraju z Federacją Rosyjską i teraz można spotkać tam flagi rosyjskie. Tak, teraz flagi rosyjskie, czy też wizerunki Władimira Putina można spotkać właściwie w każdym centrum miasta, na jakichś budynkach, na rondach, także w tym kraju afrykańskim, gdzie kiedyś ten wpływ rosyjski, wpływ Federacji Rosyjskiej był bardzo niewielki, teraz jest on bardzo taki zaznaczający się, widoczny. Federacja Rosyjska jest obecna nie tylko przy pomocy flag, czy też wizerunków głowy państwa, ale również mamy obecność wojska i grup Wagnera, które też w Burkinie Faso stacjonują. A jak ta cała sytuacja wpływa na samą ludność, a szczególnie na chrześcijan? Jeżeli chodzi o wpływ tej sytuacji, może ja bym tutaj troszeczkę się cofnęła i powiedziała też, przypomniała słuchaczom, że cały problem rozpoczął się, kiedy w kraju pojawili się dżihadyści, radykalni muzułmanie, którzy rozpoczęli takie zbrojne napady, najpierw na taką ludność ogólną, cywilną, a potem w bardzo szybkim czasie skierowali się na chrześcijan. I teraz ta obecność Federacji Rosyjskiej jest dwojaka. Z jednej strony mówi się, że oni pomogą i tutaj zmienią na lepsze. Z drugiej strony też niektórzy boją się tego takiego zbyt dużego wpływu. Ale jeśli mówimy o samym wpływie tych grup zbrojnych, dżihadystów, którzy są obecni w państwie, to oni doprowadzili do tego, że ponad 2 miliony osób
z danych, które są dostępne i to są dane podawane na marzec 2023 roku. Niestety nie ma nowych danych, także my możemy powiedzieć, że tych uchodźców wewnętrznych jest o wiele więcej. Państwo liczy 22 miliony, a możemy powiedzieć, że od 2 do 4 milionów osób jest uchodźcami wewnętrznymi, którzy musieli porzucić swoje domy, swoją własność i musieli uciekać, przemieszczać się do innych miast. Także mamy taki do czynienia z ogromną migracją wewnętrzną i też zmianą charakteru tego państwa. Po pierwsze, no, mamy teraz w Burkina Faso dyktaturę wojskową, tak, rządzi junta wojskowa z generałem na czele, także zmienił się całkowicie charakter tego państwa, ale też te lokalne społeczności się zmieniły, ponieważ duże grupy ludzi z jakichś wiosek musiały uciekać, musiały się rozdzielić, mieszkają teraz w różnych miastach, które są uznawane za bezpieczne w tym państwie i tworzą na nowo te swoje społeczności. W natłoku tych przeróżnych wydarzeń na świecie, takie wydarzenia, jak mają tam miejsce, są praktycznie nieobecne w naszych mediach. My teraz żyjemy sytuacją na Ukrainie i w Izraelu, więc myślę, że dobrze, że o tym mówimy, że chcesz nam to przybliżyć. Ale teraz może porozmawiajmy o sytuacji kościołów. Czy one mogą tam oficjalnie istnieć i czy można brać udział w nabożeństwach bez obaw, czy jednak jest inaczej? Jeśli mówimy oficjalnie, ogólnie o tym, co jest powiedziane i co funkcjonuje, to musimy powiedzieć, że tak, można się zgromadzać, nie ma zakazu zgromadzeń, czy to oficjalnie, czy nieoficjalnie. Także kościoły na pewno się zgromadzają. To jest to oficjalnie, prawda? Jeśli chodzi o takie praktyczny aspekt tych zgromadzeń, to tu już zdecydowanie jest gorzej. Jeśli chodzi o miasta, duże miasta, gdzie mamy jakąś obecność wojska czy takich zbrojnych wolontariuszy, to nie ma problemu. I te zbory w miastach, one w bardzo duży sposób się rozwijają, ponieważ chrześcijanie, którzy znajdowali się w wioskach, musieli uciekać i dołączyli do tych zborów, które są w dużych miastach, do kościołów. Także te kościoły się bardzo mocno rozwijają. Jeżeli chodzi o takie kościoły, które znajdują się już poza tymi największymi miastami, tam w zależności od tego, czy jest obecne wojsko, czy go nie ma, to sytuacja chrześcijan jest lepsza lub gorsza. Jeżeli jest obecność wojska, to chrześcijanie mogą się spotykać i wychodząc do kościoła mogą mieć nadzieję, a właściwie taką pewność, że wrócą do domu. Jednak jeżeli są to takie wioski czy miejscowości, gdzie tego wojska nie ma, to udział w nabożeństwie jest dużym ryzykiem, dużym zagrożeniem. Zapraszam teraz słuchaczy na krótką przerwę muzyczną, po której powracamy i posłuchamy pewnej to historii. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie naszych słuchaczy. Zapraszam teraz do wysłuchania historii, którą ma dla nas nasz gość. Tak, chciałabym Wam teraz opowiedzieć historię jednego z pastorów. Nazywa się Antoine i on od 2018 roku został wysłany do regionu centralno-północnego, do jednej z wiosek, aby tam służyć Bogu. I od tego 2018 roku pastor Antoine razem z całą swoją rodziną, żoną i kilkoma dziećmi, bo w sumie miał 6 dzieci, ale te dzieci, które były już dorosłe, mieszkały w innym miejscu, przebywał tam, ewangelizował i w 2023 roku w tym zborze było już ponad 40 osób, a więc taki był duży rozwój tego zboru. I kiedy ta sytuacja w Burkina Faso zaczęła się zmieniać, jego dorosłe dzieci, które mieszkały w bezpiecznych miastach, kilkakrotnie dzwoniły do niego i prosiły, żeby wraz ze swoją żoną przeniósł się na bezpieczniejszy teren. Jednak pastor Antoine zawsze odpowiadał, że Pan Bóg powołał go do tego, aby służył w tym konkretnym miejscu tym ludziom, którzy tam się znajdują. I stwierdził, że jeżeli inni chrześcijanie będą chcieli opuścić tą miejscowość, to wtedy on razem z nimi opuści tą miejscowość, ale póki oni tam zostaną, to chce im służyć i chce tam mieszkać. I dokładnie 15 maja 2023 roku, czyli ponad rok temu, do wioski, w której pastor Antoine służył Bogu, przyszli dżihadyści. To pojawiła się zbrojna grupa, która weszła do wioski i początkowo zaczęła niszczyć różne domki, które tam się znajdowały, a następnie udali się do kościoła i zastali tam pastora Antoine'a. To był poniedziałek, więc nie było tam zbyt wielu osób, tak, tylko sam pastor. Wiedząc, że to jest pastor, pozbawili go życia.
I właściwie za wiele poza tym w tej wiosce nie zrobili, tak? Czyli było to ewidentnie atak skierowany tylko i wyłącznie na pastora, ponieważ po dokonaniu tej zbrodni dżihadiści opuścili tę wioskę. Wdowa po pastorze, która znajdowała się też w tej wiosce, powiedziała, że kiedy słyszała strzały, to po prostu już wiedziała, że ta trudna sytuacja dotknęła właśnie jej rodzinę, ponieważ wiecie, kiedy chrześcijanie znajdują się w jakiejś miejscowości i pojawiają się zbrojni dżihadyści, to oni już jakiś czas temu ogłosili, że będą się skupiać na chrześcijanach i to właśnie robią. Także jeżeli ktoś mieszka, tak jak pastor Antoine, w takiej miejscowości oddalonej od dużego miasta, no to jego życie może się zakończyć właśnie w taki tragiczny sposób, tak jak to się właśnie wydarzyło. I tego samego dnia wdowa wraz z innymi chrześcijanami pochowała pastora Antoine'a i razem ze swoimi najmłodszymi dziećmi, które były tam wraz z nią, opuściła tą miejscowość. I to był też moment, kiedy z tej miejscowości wyszli wszyscy chrześcijanie, tak? Czyli każdy z nich spakował swój dobytek w takim pośpiechu, tak, bo Burkińczycy nie lubią podróżować nocą, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne i w takim pośpiechu tą wioskę opuścili. To też pokazuje, jak mocno ta sytuacja się zmienia, ten kraj się zmienia, dlatego że tereny, na których nie było chrześcijan, teraz po latach służby różnych pastorów, misjonarzy, ci chrześcijanie się tam pojawili i w momencie, kiedy pojawiają się grupy zbrojne dżihadystów, to aby ratować swoje życie, ci chrześcijanie opuszczają te tereny i po prostu te tereny znowu są, bym powiedziała, bez chrześcijan. Także tak cała ta sytuacja wpływa na życie chrześcijan, którzy mogą się zgromadzać, ale jednak muszą mieć świadomość, że w przypadku najazdu dżihadystów to oni właśnie stracą życie. Tutaj od razu powiem w ramach krótkiej refleksji, że wycofanie się chrześcijan nie powinno być postrzegane przez ludzi jako zaprzeczenie swojej wiary, zaprzeczenie się Jezusa, dlatego że sam Pan Jezus, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, kiedy spiskowano na Jego życie, również się wycofał z tego rejonu, gdzie to miało miejsce. Tak więc wycofywanie się w takich trudnych sytuacjach jest niczym niewłaściwym, a wręcz właściwym, aby tak bez sensu nie narażać swojego życia. Tak, ja tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam, dlatego że mamy wiele przykładów właśnie w Burkinie Faso ludzi, którzy służyli do samego końca i oddali swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale mamy też świadectwa ludzi, jak na przykład siostra Alimata, która wraz z mężem służyła na północy kraju i pewnego dnia ta siostra mówi, że Pan Bóg do niej weźmie. Uciekajcie, ponieważ za chwilę grozi wam niebezpieczeństwo. I ta rodzina przez takie 2 tygodnie się zmagała z tym, czy powinni może odejść, czy nie. I powiedzieli, nie odejdziemy. Ale ten sen się powtórzył, a po tygodniu przyszły do nich dzieci i powiedziały, koledzy nam mówią, że za chwilę stracimy życie, bo jest szykowany na nas atak. I to niesamowite, że ta rodzina spakowała swoje rzeczy i opuściła tą miejscowość, dlatego że powiedzieli, że nie chcą przeciwstawiać się temu, co Bóg do nich mówi. I w ten sposób uratowali swoje życie. I może ktoś by mógł powiedzieć, że uciekli, a powinni może służyć dalej Panu w tym miejscu, gdzie zostali powołani. Ale teraz mogłam z nimi rozmawiać i widzę, w jaki niesamowity sposób Pan Bóg ich używa w tym obozie dla uchodźców wewnętrznych, tak? Gdzie oni mogą ewangelizować ludzi, którzy się tam znajdują, mogą pocieszać chrześcijan, którzy się tam znaleźli. I ta służba ich trwa. A więc takie posłuszeństwo i bycie w tej Bożej woli pozwoliło na to, aby ocalili swoje życie. A więc widzimy, że nie możemy bardzo jednoznacznie powiedzieć, że wszyscy mają zostać lub wszyscy mają uciekać. W każdej tej sytuacji jest potrzebna Boża mądrość i Burkińczycy ją właśnie używają, modlą się i słuchają też Bożego głosu. Mamy od razu wskazówkę, jak modlić się o prześladowanych chrześcijan, między innymi o to, aby umieli rozpoznać wolę Bożą, kierując się w swoim życiu decyzjami, które często trzeba podejmować tak w trudnych sytuacjach. Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną, po której jeszcze wracamy i zapewne usłyszymy jeszcze jedną historię z tego kraju, który jest daleko od nas, ale chyba wierzącym dosyć blisko, dlatego że tam też są wierzący w Pana Boga, a wszyscy wołamy Ojcze Nasz, więc to są również Boże dzieci.
a więc co za tym idzie, nasza rodzina. Więc po przerwie posłuchamy, co słychać u naszej rodziny w Burkina Faso. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie. Jest z nami Zuzanna, która przybliża nam Burkina Faso i sytuację chrześcijan tam zamieszkujących, więc już oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się i opowiedzenia historii chrześcijan z Burkiny Faso. Mówiliśmy o tym, czy chrześcijanie powinni może zostawać, czy opuszczać i że to jest jak najbardziej biblijne, kiedy przenoszą się. Chciałabym opowiedzieć historię pastora Mojżesza. Pastor Mojżesz, takie bardzo biblijne imię, nawrócił się z islamu. Był człowiekiem bardzo takim wiernym, przestrzegającym wiele reguł, spełniającym wszystkie kryteria i wymogi, które są stawiane osobom wyznającym islam. Ale pewnego dnia, kiedy inni dzielili się z nim Ewangelią, dało mu to tak bardzo do myślenia, że zaczął o tym myśleć. Potem udał się na spotkanie do kościoła i tam Boże Słowo tak do niego przemówiło, że nawrócił się i przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I wiecie, takie przejście z islamu na chrześcijaństwo w Burkinie Faso jeszcze kilka lat temu nie było niczym niezwykłym, ani też nie miało żadnych dużych konsekwencji. I Mojżesz stał się pastorem, obecnie głosi Ewangelię i słuchajcie, to jest dla mnie niesamowite, kiedy z nim rozmawiałam. Wiecie, pokazywał mi swój dowód osobisty, dlatego że w Burkinie Faso na dowodach osobistych jest napisany zawód i tam ma wpisane pastor. I mogłam go zapytać, mówię, Mojżesz, słuchaj, jeżeli cokolwiek z dżihadystów weźmie twój dowód do ręki, on przeczyta, jak ujrzy pastor, no to dla niego to jest automatycznie informacja, że jesteś chrześcijaninem i wiesz, że wtedy no po prostu stracisz życie. I Mojżesz tak na mnie spojrzał i mówi tak, słuchaj, zawsze zanim wyjeżdżam w teren, żeby głosić Ewangelię albo idę do kościoła, modlę się i pytam Pana Boga, czy powinienem dzisiaj tam jechać, czy może powinienem jechać w inne miejsce. Ale nawet jeśli, kiedy dżihadyści mnie spotkają, będę im głosił Ewangelię, a jak mnie potną na kawałki, to każdy z moich kawałków będzie im mówił o Jezusie Chrystusie. Dla mnie to było niesamowite. A słuchajcie, to nie był człowiek, który nie wiedział, co mówi. On po prostu tak wierzył. I co ciekawe, pastor Mojżesz nadal żyje, nadal dzieli się Ewangelią i bardzo wiele osób przez jego służbę przychodzi do Chrystusa. On ma świadomość tego, co się może wydarzyć w jego życiu, ale to też mi pokazuje, jak ci ludzie, chrześcijanie w Burkinie Faso, jak się zmienili, jacy są tacy pełni pasji do tego, aby dotrzeć do innych, do tych, którzy jeszcze nie poznali z wieścią o Jezusie Chrystusie. I to jest takie niesamowite, że pomimo nawet tych trudnych sytuacji, pomimo tego, że wielu z nich ginie, że tracą swój majątek, że tracą możliwość edukacji, dalej wiernie stoją przy Panu Jezusie Chrystusie. I nie tylko wiernie przy Nim stoją, ale też nie trzymają tej wiary w ukryciu, nie boją się tego, ale dzielą się Ewangelią z innymi. Oby więcej takich dzielnych chrześcijan na świecie. I kolejna podpowiedź, jak modlić się o prześladowanych, aby mieli mądrość, kiedy wyruszyć z głoszeniem Ewangelii i gdzie, a kiedy nie. Tak, dokładnie. Kiedy rozmawiam z Burkińczykami tam na miejscu, kiedy dzielą się swoimi świadectwami, to wiecie, nikt nie poprosił mnie, żebyśmy modlili się, aby prześladowania ustały, ale proszę, abyśmy modlili się, aby Pan Bóg ich pocieszył, aby Pan Bóg dał im odwagę, aby mogli dzielić się dalej Ewangelią. Chciałabym opowiedzieć Wam o takiej niesamowitej kobiecie wiary, którą spotkałam podczas ostatniego wyjazdu do Burkiny Faso. Nazywa się Anna, to imię oczywiście zmienione, i ma obecnie 29 lat, więc bardzo młoda kobieta. Ma dwójkę dzieci, jedno ma 8 lat, a drugie, córeczka, ma 5 lat. I wiecie, kiedy siedziałam i rozmawiałam z Anną w takim niewielkim domku, wyobraźcie sobie pomieszczenie 2 na 2 metry i to jest 4 metry kwadratowe, prawda? Niewielkie pomieszczenie i to cały jej domek, w którym mieszka Anna i dwójka jej dzieci. I Anna opowiadała mi swoją historię i mówiła o tym, że jej mąż był liderem młodzieży i w 2019 roku, kiedy byli na nabożeństwie w niedzielę w kościele, to w tym kościele pojawiła się grupa dżihadystów.
To był jeden z pierwszych ataków na kościoły chrześcijańskie w tamtym regionie kraju. I dżihadyści dokonali takiego bardzo szybkiego podziału. Kobiety i dzieci zostały wyprowadzone na zewnątrz, przed kościół, mężczyźni za kościół. Środek kościoła podpalono i wkrótce kobiety usłyszały strzały. I niestety mąż Anny nie przeżył, a stracił życie razem z pastorem i innymi starszymi zboru. Pozostałym chrześcijanom pozwolono odejść, ale powiedziano im, że jeżeli pozostaną w tej miejscowości, to ta grupa zbrojna powróci i się z nimi rozprawi. Także każdy z nich wiedział, że po prostu musi teraz udać się do jakiegoś innego miejsca i będą już uchodźcami. Tego dnia Anna była w 9. miesiącu ciąży. To był już koniec i niedługo miała urodzić córeczkę, która obecnie ma 5 lat. To był ogromny szok dla niej i mówi, że wcześniej nie dyskutowali ze swoim mężem na temat tego, że taka sytuacja może się wydarzyć. Anna zaczęła uciekać, wzięła synka starszego i uciekała. I 9 dni po tym, jak zabito jej męża, urodziła córeczkę. I wiecie, kiedy opowiadała tę swoją historię, to obie płakałyśmy. Mogłam zapewnić ją o tym, że modlimy się o nią. Anna powiedziała mi, to nie koniec mojej historii. Dlatego, że kiedy Anna uciekła, pomyślała, że w innej miejscowości znajduje się jej rodzina. Wprawdzie są to muzułmanie, ale na pewno przyjmą ją i zaopiekują się nią. I kiedy do nich się udała, to powiedzieli jej, okej, możesz u nas zostać, ale musisz porzucić swoją wiarę. Zobacz, do czego cię to doprowadziło. Wyobrażacie sobie, kobieta straciła męża właśnie w bestialskim ataku i teraz jej rodzina mówi, porzuć twoją wiarę, ponieważ to doprowadziło cię właśnie do tej sytuacji. Nie wiem, co ja bym zrobiła na jej miejscu, ale Anna powiedziała, nie porzucę Chrystusa. Chcę żyć dla Niego. Mój mąż stracił życie za wiarę w Chrystusa i ja nie porzucę mojego Chrystusa. I dlatego, że oczywiście jej rodzina rozgłosiła tą informację, Anna już nie mogła być bezpieczna w tej miejscowości, musiała uciekać dalej i obecnie mieszka w stolicy, właśnie w tym niewielkim mieszkanku, 4 metry kwadratowe. I kiedy ze mną rozmawiała, to mówiła tak. Dziękuję za to, że się za nas modlicie. Za mnie i za moje dzieci. Dziękuję za to, że przyjeżdżacie, aby się z nami spotkać. Dla mnie to, że przyjechałaś, że ze mną rozmawiasz, to jest dowód Bożej miłości i takie praktyczne pokazanie, że nie jestem sama w tej sytuacji. Módlcie się dalej za nami i wiedzcie, że ja się też za wami modlę. Wiecie, niesamowite świadectwo tego, co Bóg czyni w życiach ludzi, którzy przeżywają takie tragedie. Dla mnie niesamowite świadectwo Bożej wierności i tego, że nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach Pan Bóg daje nam nadzieję, ale też stawia swoje sługi na naszej drodze. I tak w przypadku Anny, gdzie Bóg postawił na jej drodze chrześcijan, którzy troszczą się o jej potrzeby, my jako głos prześladowanych chrześcijan możemy wysyłać jej dzieci do szkoły, opłacać ich czesne i troszczymy się o to, aby Anna miała co jeść, aby mogła pracować na siebie i swoje dzieci. Także dziękuję każdemu z Was, którzy nie tylko słuchacie o tym, co dzieje się w dalekich krajach, ale bliskich naszemu sercu, ale też w taki praktyczny sposób, modlitwą, czy może w inny sposób wspieracie prześladowanych chrześcijan. Dziękuję, Zuzanno, że chciałaś nam opowiedzieć tę historię. Mamy teraz przykłady, prawdziwe przykłady, jak doświadczają tych trudów życia i wiary ludzie tam zamieszkujący. A Zuzannie jeszcze raz serdecznie dziękuję, że chciałaś się z nami tym wszystkim podzielić. Dziękuję bardzo i proszę, pamiętajcie w modlitwach o prześladowanych chrześcijanach, gdziekolwiek się znajdzie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.